Dzień dobry, z tej strony Wojtek Wardecki, Wasz ulubiony ogrodnik. Moi drodzy, wczoraj dostałem pytanie od jednej z obserwatorek: Jak opryskiwać rośliny w okresie jesienno-zimowym? W końcu na dworzu jest za zimno, ale w domu są również dzieci lub zwierzęta. Boimy się pewnego zatrucia, że komuś może to zaszkodzić. Chcę zaproponować Wam kilka rozwiązań, które mam nadzieję będą w stanie e, dopasować się do Waszych wymagań. Pierwsza rzecz to jest taka, że opryskujecie roślinę w pomieszczeniu, w którym przez pewien czas nie będzie ani dzieci, ani zwierząt, ani nikt się nie będzie kręcić. Na podłodze rozkładacie worek foliowy e, lub jakąś matę ochronną, na tym stawiacie rośliny i dokładnie opryskujecie. Ta cała ciecz, ta substancja która jest wykorzystana w tym opryskiwaczu, ścieknie bezpośrednio na tą matę. Druga opcja to jest taka, że wsadzacie roślinę pod prysznic lub do kabiny prysznicowej lub do wanny i tam dokonujecie oprysku. E, taki oprysk, e, po, po oprysku zostawiacie tam roślinę, aż ona obeschnie. Kolejną opcją, jaka się pojawia, to jest e, wsadzenie rośliny do worka foliowego, dużego worka 120-160 180 czy nawet 200 litrowego, w zależności od wielkości roślin, i opryskujecie ją w tym worku. Trzeba pamiętać, że ta substancja, która będzie się gromadzić na liściach, która się e, osadzi, ona nie będzie miała gdzie odparować, więc to nie jest tak, że roślina od razu po wyjęciu z worka, po na przykład 3 godzinach czy 4, będzie sucha. Trzeba pamiętać, że ta substancja będzie musiała odparować. Mam nadzieję, że choć kilka tych wskazówek Wam pomoże, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Zachowujcie środki bezpieczeństwa. Maseczka, rękawiczki i zawsze po każdym oprysku dokładnie myjcie ręce mydłem. Trzymam kciuki za Wasze rośliny i pamiętajcie bezpieczeństwo Wasze i Waszych domowników i zwierząt przede wszystkim.